tym wszystkim, czego chcesz. Nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szedł. Ślub rządzi się modą również, czyli to wszystko się zmienia. W tym roku bardzo modne są śluby w klimatach boho, śluby w klimatach glamour i te trzecie w klimatach retro. Wszystko zależy od młodych. Zazwyczaj najwięcej propozycji jest z tych ślubów związanych z klimatami glamour. Często mówiono o tych ślubach naszych klasycznych, czyli pani młoda w pięknej, strojnej sukni, pan młody w eleganckim garniturze bądź fraku, piękna sala, dużo kwiatów. To wszystko my dzisiaj gościmy i tak naprawdę myślę, że każdy dla siebie, kto chce w zależności jaki typ ślubu zorganizować, znajdzie odpowiedzi i podpowiedzi na temat tego, jak to zrobić i znajdzie firmy z tym związane. Bardzo często ostatnio się spotykamy, że pary młode nie chcą kwiatów na weselu, tylko na przykład same rustykalne liście, na przykład klatki złote z ptakami, które są rzeczywiście w kamieniach. Tak rzeczywiście można się zaskoczyć. Ostatnio mieliśmy wesele, gdzie były płyty winylowe zamiast podtalerzy czarnych i były saksofony na stole, także naprawdę to daje genialny efekt. Także coraz bardziej nas rzeczywiście pary młode zaskakują. 2020 to był taki przełomowy sezon, gdzie bardzo zaczęły być modne suknie błyszczące, brokatowe, mieniące się. Myślę, że w 2021 te trendy jeszcze się utrzymią. Do tego zdradzę Wam, dziewczyny, tajemnicę, że dojdą jeszcze suknie asymetryczne i wrócą do łask suknie gorsetowe. A mówię dlatego o tym sezonie 2021, ponieważ na dzisiejszych targach bardzo dużo par odwiedza nas, które mają zaplanowany ślub w 2021 roku. Jak najbardziej warto, właśnie załatwiliśmy fotolustro, więc kolejna atrakcja, która była nam potrzebna do wesela, została załatwiona. Jasne. Także można bardzo dużo, że tak powiem, wygrać rzeczy w konkursach, bardzo które, dużo że tak powiem, są bardzo przydatne na weselu i bardzo może fajne zniżki są. Też, ale wszystko jest bardzo super, fajne samochody można pooglądać i dziewczyny w sukienkach. Polecamy serdecznie.